Dzisiaj zrobimy zupę z soczewicy. Do tego celu potrzebujemy litrę bulionu, najlepiej domowego, ale jak nie mamy, to możemy użyć z kostki, ewentualnie ze słoiczka. 150 g makaronu, śmietankę 30, puszkę pomidorów krojonych, ewentualnie 400 g pomidorów na przykład malinowych, 400 g gotowanej soczewicy, ewentualnie puszkę gotowej, latkę pietruszki, 4 ząbki czosnku, 1 cebulę, paprykę słodką, tymianek, oregano, sól, pieprz i odrobina masa kolorowanego, ewentualnie jakieś oliwki czy innego tłuszczu, tutaj do zeszklenia cebuli. W pierwszej kolejności zajmiemy się soczewicą. Odmierzymy sobie 200 g. Bardzo dokładnie przepłukamy i ugotujemy. Soczewicę przepłukujemy do momentu, aż woda będzie przezroczysta, nie będzie mętna. 2 cm powyżej, jak włączamy palnik, delikatnie możemy osolić. W międzyczasie, nim ugotujemy soczewicę, pokroimy cebulę w kostkę. Do garczka, w którym będziemy gotować zupę, damy 2 łyżki oliwy, ewentualnie masła kolorowanego i zeszklimy naszą cebulę. Cebula wylądowała w garczku, teraz pokroimy drobno czosnek, teraz dołożymy czosnek, także tutaj delikatnie się tam już cebulą wszystko przeszkliło. Soczewicę mamy ugotowaną, na taką konsystencję sypką, nie robimy takiej papki. Cebula się już nam elegancko zaczyna szklić, także zaraz dolejemy do naszego garczka bulion. W oddzielnym garczku możemy zagotować wodę, tutaj jeszcze na makaron. Za chwilkę odmierzymy 150 g makaronu i ugotujemy go tak na al dente. Cebula przyszklona, teraz dolejemy bulion. Wszystko zagotujemy. Teraz weźmiemy pomidory, czy to z puszki, czy to świeże. Jak mamy świeże, to drobno je siekamy. Nim się bulion zagotuje, ja tutaj sobie pokroję taką garść świeżej natki pietruszki. Odmierzymy 150 g makaronu. Bulion nam zawrał, teraz dołożymy soczewicę. Dołożymy pomidory z puszki, ewentualnie świeże. I na średnim gazie będziemy to gotować. Dołożymy płaską łyżeczkę soli, płaską łyżeczkę pieprzu i płaską łyżeczkę papryki słodkiej. Garść natki pietruszki. I po łyżeczce oregano i tymianku. Do miseczki włożymy jakieś 3 łyżki koncentratu pomidorowego. Dodamy 100 ml śmietany 30. Wszystko przemieszamy. Podlejemy trochę tutaj zupą, żeby troszkę skartować. I dolejemy wszystko do reszty. I dolewamy. Na koniec dodamy makaron i możemy naszą zupę podawać. Zupa bardzo szybka, tak więc zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.